Tu jest wizyta pana Tuska w Olsztynie. W Olsztynie. I tu jest taka tablica. I ta tablica, ja zaraz wam pokażę, jakiej treści. Ta Oscara za tytułową rolę agenta i zdrajcy otrzymuje Donald Tusk. Co prawda Tusk mi połamał ostatnio, jakby w Olsztynie. A zaraz wam pokażę. Ale łamał wtedy, kiedy strzelał, czy nie, potem? Nie, znaczy jego ochroniarz inaczej. Zaraz. Okay, czyli nie Tusk, znowu. Ale czy jest Jego asystent, no, asystent. Asystent Tuska połamał tablicę. A drugi strzelał w tym czasie. A co było na tej tablicy? No zaraz, zaraz państwu... dowód na to? No jak to dowód? Jak byłem świadkiem. Przy mnie łamali. Ja nie wiem, czy pan był świadkiem, czy pan też może powiedzieć, że widział. No dobrze, to ja zaraz, słuchajcie. Jest nagrana, ale no chwileczkę, nie, nie. No, no dobrze, ja już zaraz państwu pokażę ostatnią moją tablicę. Że niektórzy reagują, oczywiście. Nie, i przepraszamy, że stał się. Nie, ja się cieszę. Ja w ogóle uważam, że byłem wielce zachwycony, że pan Tusk osobiście tą tablicę odebrał. A ile kosztowała ta tablica? To zaraz panu powiem. Za to, za naklejenie płacę stówę. I za tablicę gdzieś tak chyba z 5-6 dych, bo to jest dobra pleksja. Nie, to jest tania. I nie ma takiej drożyzny w końcu, żeby tablicy na przykład... Proszę, słuchajcie, tu, a więc tak, słuchajcie, tu jest wizyta pana Tuska w Olsztynie, i tu jest taka tablica. I ta tablica, ja zaraz wam pokażę, jakiej treści. Ta Oscara za tytułową rolę agenta i zdrajcy otrzymuje Donald Tusk. Było mi tak miło, że on to osobiście wziął do ręki. Ale to tak trochę z sarkazmem, ja też umiem. Sarkazm możemy porozmawiać. Ale porozmawiajmy merytorycznie. Agent i zdrajca. Zdradził pana, czy kogo? Ja już pani powiem. Po tych przemianach, wiele, wiele lat temu, ukazał się w jednym z dwutygodników artykuł, gdzie oficer Stasi wypowiada się na temat współpracy z Oskarem, panem Tuskiem. No i później to było tłumaczenie. A więc ja uważam, że każdy polityk taki mocny jak Tusk i podobni, zapewne gdyby to było nieprawdą, bo teraz opierdoły idą do sądu, tak? Ten go obraził, już biegają. A tutaj takie poważne oskarżenie i nikt nigdzie nie idzie. Przepraszam, a Tusk maczał palce w zamachu smoleńskim? Proszę pana, dla mnie to jest jakieś chore w ogóle, czy Tusk maczał. No skąd ja mogę wiedzieć? No to właśnie, nie wie pan też, czy jest zdrajcą i agentem, ale... Proszę panią, chwileczkę, ja to napisałem na podstawie tego, co było było w polityce, gdzie pan w prasie ogólnopolskiej, może 20 lat temu, a pan Tusk tego ani nie zweryfikował, ani nic. No ja i to wszystko. O kobiecie, której odrywało palce w wyniku ataku UFO, no tylko nie do końca przychodzę. Proszę panią, tylko jest jedno ale. Tu są imiona, nazwiska, prawda, jest wielka polityka, a więc jeżeli politycy przemilczają takie rzeczy, to albo sobie strzelają w kolana, albo wolą przemilczeć, okay, tak? I to jest chyba logiczne. Jedno. Ma pan teraz problem. Nie, nie ma problemu. Bo ja jestem z Jastrzębia, panią, ja tam byłam, ja pani tam powiem nie, a ja w Jastrzębiu, co ma pani Katowicką. Proszę pana, znam, no właśnie, oczywiście, to ja tam mieszkałem kilka ja lat za Solidarności. No i co tam się stało, proszę pana, w tym Jastrzębiu? Ma pan pięć obywateli strzelą? Ma pan pięć, był pan nam, pomagał pan tym górnikom, którzy tego strzelili na nich, był pan, ja tam byłam. Nie, to nie no oczywiście, że nie. Ale czy pan tak uważa, że ona tu strzelał? Ja uważam, że zarządził. Ale przed chwilą pan powiedział, że strzelał. Jeżeli wasze poziomy są takie, jak pani mówi, tu strzelał. Ja wiadomo, że Tusk nie wziął i nie strzelał. Chodzi o to, że w okresie, kiedy wie pan, dlaczego w Jastrzębiu zaczęli strzelać? Bo do demonstracji górników dołączyli kibole. I dołączyli ludzie, którzy chcieli zrobić rozruchę. Tylko dlatego. Wystawieni przez kogo? Proszę pana, możemy... Oczywiście telefon do Jastrzębia zrobił. No proszę bardzo, strzelać do górników. Widziała pani. Do mnie osobiście zadzwoni. Widziała pani zorganizowany grupy. Donald, jest sprawa. Tak. Strzelałeś czy nie? Na tym, że jeżeli ja używam myślenia Tusk, to nie mówię o Tusku osobiście, że on wziął pistolet, własną głową i strzelał. Ale tak pan powiedział. Czekajcie, ale to jest właśnie różnica. To co ma pan na myśli, mówiąc Tusk? No właśnie. Władzę, którą on reprezentował. Nie, okej,
tej osobie, która zarządza. Ale właśnie, to jest różnica między nami, bo my cenimy sobie język i precyzję wypowiedzi tak, do tego stopnia, że nie używamy tego rodzaju słów urzędowych. A pan strzelał gdzieś? To ktoś strzelił? Myślimy właśnie, że pan strzelił, myślę, że tu. Wiecie, to wypasuje, ja przepraszam, to tu bardzo pasuje. Nie, okej, no i znowu. Tak, bardzo pasuje. A jak sobie tu pasuje według pana? Proszę pana, ja jestem zajęty. Przede wszystkim ona powie Trzaskowskiej, że młodzież jest naprawdę czymś fajnym, bo młodzież może zainspirować. I teraz jesteście w takim wieku, że w każdym momencie, tak, jak ktoś się dotknie biznesu, zacznie mu wychodzić, to będzie biznesmenem. Jeżeli ktoś, nie wiem, coś mu odwali, będzie chciał pisać wiersze, będzie pisał wiersze. Ale wielu ludzi z was, jak się dotknęło polityki, poczuje, jak się blusa, nie? Poczuje się fajnie, to rzeczywiście będzie drążyć. I teraz jest jeszcze, teraz coś, co jest niebezpieczne, że jeżeli poświęcicie kilka lat na politykę, na tą opcję, a później się okaże, że było nie tak, to wy nie będziecie mówili, że nie. Dobrze, ma pan rację. Tu chodzi o coś, chodzi o to, że wtedy wy broniąc nie partii, którą tworzyliście, organizacji, tylko siebie. Bardzo trudno jest człowiekowi się przyznać do własnych błędów, do własnej przegrany. I wtedy no niestety wybrało się raz, miało się jakieś piękne ideologie, a później się poszło dalej, nawet jak to już była powiedzmy ciemna strona mocy. No dobrze, ale ludzie są jesteśmy ludźmi, więc możemy się mylić. Partie się zmieniają, że tak powiem, mają nowe programy. W każdej chwili możemy zdecydować, że tej partii już nie reprezentuje. Dyskusję, bo to jest merytoryczna dyskusja, my po prostu rozmawiamy. Pan nie widział, co się dzieje tam przeżywali. Ja byłem na wniósku. Wyciągi podjechały. Pasuje pani? Nie. Mój tato też był świętej pamięci i też strajkował na Zofiówce. Proszę pana, rozmawia pan ze Ślązakiem, ze Strzelia-Zdrój, gdzie te wszystkie wydarzenia się stały. Jak strzelali na Zofiówce, to się wciął. Nie, bardzo dobra. Ja mogę tam jeść wodę, tylko wypiłem z tej wody. To strzelę, rozmawiamy, może to śmieć. Dobrze, zatem, że akcja demilitaryzacji w ten sposób jest uzasadniona? No, gdzie to? Dlaczego się to? A to się cieszę, bardzo się cieszę. Dobrze. O, widzicie, to jest właśnie wasza musiałby pan stać. Nie, ale chwila, to my znowu pan strzelał na tej uczelni, to nie jestem ja, jeszcze. Dobrze, była pani super, cieszę się. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na rozmowę w warunkach, które będą na to pozwalały. Dobrze. Ale nie o żydostwie, tylko faktycznie o poglądach politycznych. Bo ja też lubię żyć w utopii, że... Ale to jest jego pogląd. Ale pod koniec dnia jakieś wybory trzeba przyjąć. Jest lista, zapraszam was, państwa na rody. Wejdziecie w okay. Gdzie? Kiedy? Gdzie? Wejdźcie do... Otwórz oczy, wyłącz telewizor, jestem No dobra. Może pan to pan, tak? Strasz uniwersytecka. No widzi pan, jak pan się złazi. Ja złaziłem się, bo wyraźnie panu powiedziałem, że znajduje się na pan. To niech pan sobie wyobrazi. Słyszał pan wypowiedzi tej kobiety? Ale dlaczego pan tutaj tu panią wrzuca w temat? Bo proszę pana, bo to było coś fantastycznego. Ale nie chcę z panem dyskutować w ogóle. No proszę opuścić teren UWM. Dobrze, bo pan jest chyba od noszenia pałki, a nie od... To już nieważne, od czego jestem. No. Dobrze, że pan nosi transparent. Widocznie pan jest od transparentu. Tak, żegnam dokładnie. Kocham. Cieszę się. Opuszczam pana. Niech pan się wierzy. Zabierze pan.